No Basia była faworytką, ale Basia też wspaniale tańczyła od samego początku, więc ona śmiało mogła wygrać ten program, bo no, zasługuje na tą kulę naprawdę bardzo. No takie są zasady tego programu, że wygrywa osoba, która gdzieś tam dostanie więcej głosów od widzów. Jak widzieliśmy na tych poszczególnych wynikach w czasie trwania programu. Damian Kordas! Te wyniki różnie się kształtowały, ale byliśmy bardzo blisko siebie. Więc na początku Basia prowadziła, potem ja. Więc wydaje mi się, że po prostu to była naprawdę, ta różnica była niewielka. Na pewno. No Basia była, tak jak mówiłeś, faworytką i ona po prostu swoją techniką, swoją odwagą tutaj, swoją energią i to, że Polacy ją lubią bardzo, tak? Bo wszyscy polubiliśmy ją najpierw z reklamy, a później dalej śledziliśmy jej kariery. No tutaj wspaniale się odnalazła. Ale ja uważam, że my stworzyliśmy tą parę, że między nami była taka energia, jaka może się spodobać ludziom, taka energią, której wszyscy tęsknimy jakoś gdzie niegdzie.